No siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku. Na dzień dzisiejszy mam dla Was bardzo, mam nadzieję, szybki update, o ile się nie rozgadam. A wiecie, co się działo przez ostatni tydzień? Dlaczego tych filmów było troszkę mniej, one były troszkę mniej regularne, szczególnie vlogi i tak dalej. Po pierwsze miałem zamieszanie związane z tym, że z czego bardzo się cieszę, zgłosiła się do mnie firma Trek Nutrition Polska. Zaproponowali mi współpracę w zakresie tworzenia odcinków do serii nagrań Zapytaj Trenera, które można oglądać w internecie. Ja czuję się wyróżniony tym, że firma Trek zgłosiła się do mnie właśnie z propozycją uczestniczenia w tym projekcie, dlatego że nie jest to zbieranina przypadkowych ludzi, którzy ćwiczą na siłowni i coś tam wiedzą. Jest to zbiór po prostu wybitnych jednostek, które odniosły sukces w kulturystyce, w sporcie, który uprawiają. Jest tam jakiś człowiek, który biega maratony, którego jeszcze nie znam. Nic o tym człowieku nie wiem, widzę tylko tyle, co na stronie Trek Nutrition Polska jest opisane. Mam nadzieję, że wszystkich tych ludzi też poznam, bo jest to dla mnie też genialna okazja do mojego rozwoju, żeby po prostu wejść w kontakt z ludźmi, którzy tak dużo osiągnęli, też jakby może nie tyle w konkretnym sporcie, który ja sobie obrałem, bo ja nie robię ani kulturystyki, ani nie robię sportu siłowego, robię coś po środku, tak? Coś, co na przykład Omar Issaf nazywa Athletic Aesthetic, czyli umiem coś zrobić z moim ciałem, a jednocześnie wyglądam dobrze. Ale wracając do tematu, Trek Nutrition Polska. Tak jak już powiedziałem, jest to zbiór wybitnych jednostek, które osiągnęły dużo rzeczy, od których ja mogę się bardzo dużo nauczyć, a jednocześnie nie mam żadnych oporów, żeby podjąć współpracę z firmą Trek, dlatego że ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Pierwsza wizyta w sklepie z suplementami, jeszcze z moim tatą, i mój tata za wtedy 160 zł kupił mi 2,5 kg Gainera, to był Mass XXL, który chyba nawet do dzisiaj jest w takiej samej paczce sprzedawany, jeśli chodzi o grafikę. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Jakby od tamtej pory nie mam kompletnie żadnego oporu do firmy Trek. I co więcej, ani razu nie przejechałem się na suplementach firmy Trek. Czyli na przykład, jeśli kupuję białko serwatkowe o smaku czekoladowym, to ono jest smaczne. Tak? I kolejna sprawa. Białko serwatkowe, konkretnie mówię o tym, które teraz używam, czyli Whey 100, firmy Trek. I słuchajcie, ja mogę to białko nawet z mlekiem wypić w momencie, kiedy mam zatrucie pokarmowe i to nie pogarsza mojego stanu, jeśli chodzi o zatrucie pokarmowe, co dla mnie jest bardzo ważne. Druga sprawa, to białko ma konsystencję białka serwatkowego, tak? Czyli nie jest ani sypkie, ani nie jest klejące. Ma konsystencję takiego lekko zmoczonego piachu. To jest jedna z metod, w której możecie odróżnić dobre białko od kiepskiego białka. Zwróćcie uwagę, na przykład jaką konsystencję ma Gainer. Gainery są z reguły bardziej sypkie, bo zawierają w sobie bardzo dużo maltodekstryny czy dekstrozy albo innych po prostu dwucukrów i wielocukrów, które po prostu są suche i mają sypką konsystencję. Białko powinno być lekko kleiste, lekko się zbrylać i właśnie tak zachowują się białka firmy Trek. Tak więc podsumowując, dlaczego się zgodziłem? Dlatego, że to jest okazja do rozwoju mojego oraz mojego kanału. Dotrę do większej ilości osób z moją wiedzą i mam nadzieję też z wiedzą spoza świata sportu, bo chcę ten kanał nakierować na trochę inny kierunek, czyli pokazać wszystkim, którzy go oglądają, jak odnieść sukces w życiu osobistym i zawodowym w oparciu o cechy charakteru, które można wykształcić sobie trenując na siłowni. Mój kanał nigdy nie będzie poświęcony w 100% temu, jak zrobić jak największy biceps, tylko temu, jak próba uzyskania tego bicepsa, niekoniecznie zakończona sukcesem, spowoduje, że wyrobicie sobie pewne cechy charakteru. Teraz tak, co tutaj widzicie, to są ubrania firmy Trek, bo firma Trek w zamian za udział w projekcie Zapytaj Trenera zaproponowała mi sponsoring, czyli po prostu ubrania i suplementy. No, kto z Was by się nie zgodził na moim miejscu, tak? I co mogę powiedzieć Wam? Słuchajcie, jeśli naprawdę szukacie dobrych ubrań do chodzenia nawet na co dzień, bo one wcale nie są brzydkie, one są bardzo fajne, one nie są wymuszone. Mi się ten t-shirt naprawdę podoba, tak? On jest z tak dobrego materiału, słuchajcie, jeśli pójdziecie do House'a, Cropa albo Reserve i kupicie dobry, nawet droższy t-shirt, bo tam są z reguły te tańsze i te droższe t-shirty, to szczerze, jakby jakość tych ubrań zaskoczyła mnie. One są z tak fajnego materiału w porównaniu do tego, co można kupić normalnie w centrum handlowym, że jestem w szoku w ogóle. Tak więc kolejny pozytyw. No dobra, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie rozgadałem się za bardzo, że Was nie zanudziłem. Możecie się spodziewać zaproszeń do obejrzenia konkretnego odcinka Zapytaj Trenera, do którego będę bezpośredni link dodawał na moim kanale, do kliknięcia na filmie, bo w końcu nauczyłem się to robić, żebyście mogli obejrzeć też pytania, na które odpowiadam w ramach projektu Zapytaj Trenera, gdyż część z pytań, które od Was dostanę i dostaję już, użyję właśnie do tego celu, czyli do odpowiadania w ramach projektu Zapytaj Trenera.
No i co? To było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.